Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale. Zrobiła nam się, moi drodzy, wiosna, co mogliście zauważyć na klipach wcześniejszych. Pokazałam wam moją czereśnię. Pięknie zakwitła. Moja mama teraz chodzi i sypie nawozem, wiecie, trawę, bo ona taka plackami jest zielona, plackami nie. Zapraszam na dzień ze mną. No, więc moi drodzy, dziś nie będę jeszcze robić ogrodu, bo czekam na Sławomira, a on się zajmie ogrodem, zdecydowanie. Natomiast ja dziś z wami chciałabym porozmawiać na temat oleju z pestek dyni. Bo ja kupuję Sławkowi na zmianę z palmą sabałową olej z pestek dyni. Dlaczego? To pewnie większość z was się domyśla. Dlatego, że ten olej z pestek dyni jest bardzo dobry na prostatę u mężczyzn. A Sławek jest obciążony, więc dbam o to szczególnie i zapobiegam temu. O palmie sabałowej mogliście usłyszeć na naszym kanale już dawno temu, bo poruszałam ten temat chyba w suplementach, jakie bierzemy. Taki był filmik, możecie sobie odszukać. W każdym razie teraz kupiłam olej z pestek dyni. Swoją drogą bardzo podrożał przez ostatni czas, chyba dwukrotnie, słuchajcie. Szukam i kiedyś mamie, bo mój tata bierze, mamie kupowałam, to kosztowało pół litra 68 zł. Teraz już kosztuje, litr kosztował 68 zł. W tej chwili już pół litra kosztuje 68 zł, 70, zależy z jakiej firmy. Ja zawsze patrzę, żeby to było ekologiczne, organiczne, żeby, bo to widzicie, codziennie łyżka, żeby tam było dobrze. No więc odnośnie ceny jest dość sporo, dość drogo. Za litr zapłaciłam 122 zł, kupiłam litr tacie i litr dla Sławomira. I o zaletach oleju z pestek dyni zaraz wam powiem, dlaczego warto i dlaczego nie tylko mężczyźni, co on takiego robi. I właśnie wiosną warto się wzbogacić takim suplementem. Musiałam przerwać, bo Sonia bardzo szczeka. To mamy niewychowany pies jest, mówię wam, szczeka jak nie wiem. Nie, żartuję, ona jest najposłuszniejsza z naszych wszystkich psów. Jak przyjedzie kurier, wszystkie pobiegną do bramy i zawołam Sonia, to Sonia wróci. Tamte nie, nawet nie spojrzy na mnie, Finka na przykład, czy Kika, nawet na mnie nie spojrzą, że to by wypadało wrócić, bo pani każe. A odnośnie tego oleju, powiem wam tak, że on przede wszystkim zmniejsza obrzęk gruczołu krokowego, nie doprowadza do zapaleń. Mężczyźni powinni badać sobie PSA, to każdy wie. Natomiast kiedyś wszedł do mojego taty kolega, mojego taty, czyli wiekowy facet, wiecie. I właśnie powiedział mojej mamie, że on pije olej z pestek dyni. Ktoś tam mu kiedyś powiedział i że nigdy nie miał problemu z prostatą. No i mama tak też na zmianę kupuje tacie palmę sabałową właśnie i ten olej z pestek dyni. I ja sobie, że teraz kupowałam też Sławkowi, to sprawdziłam pochodzenie i w ogóle i się dowiedziałam bardzo ciekawych rzeczy, że na przykład jest taki region w Austrii, Styria, i tam zajmują się, słyną na cały świat ludzie z tego, że produkują olej z pestek dyni organiczny. Czyli takie ekologiczne z certyfikatami jak to u nas. No i stamtąd też zamówiłam. W sumie 3 dni miałam w domu. Jeśli chodzi o smak, bo ja kupowałam tu polski, ekologiczny i mama jeszcze tak tyle w buteleczce miała. I ja mówię, mama zostaw, porównamy sobie smak, bo czytałam na stronie, pokażę wam tą stronę później, bo nie pamiętam nazwy, jakaś pi coś tam. Pisało takie komentarze, widziałam, że nie ma porównaniu smak, konsystencja, że jest orzechowy, że jest taki, że trzeba spróbować, żeby poczuć różnicę. A ja sobie sprawdziłam na ulubionej stronie internetowej, ile kosztuje litrowa butelka. No to też tak stuwa i ponad stówę, 110, 116, w zależności tam od kogo. A tutaj 122 zł bez przesyłki, już nie płaciliśmy za przesyłkę, bo kupowaliśmy 2 litry. No i powiem wam, smak super. Na pierwszy rzut oka rzuca się tak jakby trochę słonecznik, ale jednak dalej pojawia się ta dynia. Jednak dynia, dochodzisz do wniosku, że to jest pestka dyni, nie słonecznik. Przepyszny, ciemny kolor, prawie taki czarny, brązowawy. Zupełnie inny niż ten, który mama miała w smaku w domu. Gdzieś tam w tym poprzednim oleju pojawia się ta dynia, ale gdzieś tak dalej w smaku. Wiecie, o czym mówię? O takim łańcuchu smaków, który się pojawia po przygryzieniu.
ten jest bardzo dobry. Pokażę Wam tą butelkę. To, wiecie, nie jest lokowanie, po prostu ją wybrałam, wyszukałam i uznałam, że to będzie ten wyrób. I teraz pół litra będziemy pić my z dziećmi i Sławomir będzie miał pół litra. I zobaczymy, na jak długo nam to starcza, bo olej z pestek dyni również odrobacza. On zawiera sobie składnik, który paraliżuje układ nerwowy pasożytów i pomaga je wydalać z organizmu. I to jest powód, dla którego my z dziećmi będziemy go również pić. Pomijam omega i tak dalej, bo również je posiada. Jeżeli będziecie zainteresowani, mogę osobny filmik o tym nagrać. Ale głównie o odrobaczanie mi chodzi. No, u Sławka o wiadomo, dwa w jednym, bo będzie i to, i to. Także zachęcam do stosowania oleju z pestek dyni, zwłaszcza mężczyzn i osoby zainteresowane odrobaczaniem. Pokazuję olej. Olej wygląda tak, szklana butelka, litrowy, może Wam zbliżę. To jest rodzina, numer telefonu, wszystko, data ważności. Nie wiem, czy Wam tu wyostrzy. No, gramatura i tak dalej. Tutaj certyfikowane z laurami różnymi rozmaitymi. To był mój wybór. Oni mają jeszcze te oleje w puszkach takich klasycznych, prostokątnych, okrągłych, w takich butelkach jak wino, możecie zauważyć na stronie. A jaka strona, to już Wam mówię. Faktura za olej, o, Finka weszła. Faktura za olej jest u mojej mamy, więc muszę iść do mamy, bo tam byłam akurat u mamy na kawie, wiecie, jak przyjechał kurier, został karton tam. O, mój syn wrócił ze szkoły. Przywitaj się, Igo. Cześć. Cześć. Strona nazywa się tak. To jest strona internetowa. Możecie zamówić ten olej na tej stronie. Oczywiście ja nie wiem, czy to jest najlepszy olej, ale mówię Wam, że jest dobry. Jest bardzo smaczny i mam nadzieję, że pomocny i że zrobi to wszystko, o co by mi zależało, żeby zrobił. Także jak będę pamiętała, to Wam go zrekomenduję później. Natomiast jest bardzo smaczny. Jeszcze pokażę Wam, jak bardzo ładnie zabezpieczyli Państwo do transportu. Zobaczcie, taki porządny karton. Tu stała jedna butelka i tu na skraju stała druga butelka. Nie było możliwości, żeby się potłukły. Także to też tak na plus, jeśli chodzi o firmę. Jeśli chodzi o bez, słuchajcie, to zaczyna kwitnąć. Nawet sporo go jest. Nawet sporo. Może tam nie dam jakoś rewelacyjnie, ale jak zakwitnie, będzie ładnie. Moja mama zorganizowała sobie w tym roku, słuchajcie, takie ogródki, bo tu sąsiad ma bez. I co by ta mama tutaj nie nawiozła ziemi, to i tak ten bez wszystko to wypił i te warzywa były takie tam pod tym płotem liche, że mama mówi, szkoda siewu i roboty. I teraz szwagier zorganizował jej taką skrzynkę elegancką i tam ma taką ziemię i kartony i różne rzeczy. A tu zobaczcie, jaki mamy już lubczyk. Trzeba będzie go połamać na końcach, wtedy jak się, pewnie ogrodnicy to wiedzą, że jak się ułamie gałązkę na przykład tu, to ona puści bokami pędy i będzie niższa, nie pójdzie w górę, tylko się rozrośnie na boki. Jaki zapach, to nie muszę Wam mówić, magii. One day later. Mamy drugi dzień tego vloga, kolejny dzień. I teraz Wam powiem tak, piłam na czczo ten olej z dyni i powiem Wam, że jest bardzo smaczny. Smaczny, taki słonecznikowy trochę, ale jednak dynię czuć. Taki kolor ma bardzo ciemny, bardzo ciemnozielony albo nawet trochę brązowy. Ja wypiłam łyżkę, Donia wypiła mniej więcej łyżkę, troszkę mniej niż ja. I mówię, mama, będzie mi się tak cały dzień odbijał. Może się trochę odbijać, jak mamy mało żółci na przykład. Można wziąć sobie po tym kreon, bo on trawi tłuszcze i ten, ale sam olej jest bardzo pożyteczny i należy go brać. Teraz, moi drodzy, zadzwonił do mnie Sławek, że on jutro rano wraca, w związku z powyższym dziś muszę upiec mu sernik. Takie ma życzenie. Chłopak... Na zewnątrz? Dunia pyta mnie, 15 stopni. Mamy dziś 15 stopni na zewnątrz. Były takie ładne dni teraz, po 20 parę stopni, po 26, no jak lato, siedzieliśmy sobie przed domem, a dzisiaj akurat rano było chłodno, ale Igor na bluzie poleciał do szkoły, on daleko nie ma, poleciał na bluzie. To chyba nie było mu zimno, a w ogóle mi powiedział tak, mamuś, moi koledzy to w ogóle bez kurtek chodzą do szkoły już, a ty mi każesz kurtkę, a ja mu każę wiosenną, taką ma bomberkę i mówię, załóż, ona nie jest gruba, ale zawsze jest przeciwdeszczowa, w razie jakby padał deszcz. Nie, bo ją będę ją nosił w plecaku, to lepiej nie.
No i dzisiaj widzę, kawaler idzie na bluzienie. Ciepło ci tak będzie? Tak, nie zdążę zmarznąć w razie W. I spojrzałam, no niecałe 15 stopni, mówię, no może nie zmarznie. Ale wróćmy do sernika. Sernik piekę, taki jak moja siostra piekła teraz na Wielkanoc. On jest trochę inny, bo on jest, spód ma z ciemnych biszkoptów, wiecie? Później jest no masa serowa, a na wierzch jest kajmak. I co oni mieli, Donia, na wierzchu? Precelki. No, Zuzia jak robiła, to miała precelki na wierzchu, a ja zrobię z płatkami migdałowymi. Chyba wolę tą wersję. Jeszcze nie uzgodniłam tego ze Sławkiem, bo Sławek to jest rosa, nie? On to by chciał zawsze sernik rosa i żaden inny. On wszystkie inne zje, ale jakby chciał człowieku zrobić, no to tylko rosa. No to on taki trochę jest. Albo szarlotka. Jakaś pani na kanale Gotuj z Ewą napisała mi komentarz do komentarza, że to jest, czy chyba na vlogach nawet, że to jest szarlotka królewska. I wiecie co, ja nawet nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak szarlotka królewska, bo ja piekę z siostrą, a raczej ze smaku. My nawet jak mamy jakiś przepis od kogoś, to i tak go zmienimy pod siebie, bo czegoś nie lubimy albo coś lubimy. To pewnie każdy tak robi. I ta szarlotka królewska, jak sprawdziłam przepisy w internecie, jest na biszkopcie, a do jabłek dodają ludzie wodę i galaretkę jakąś. Ja tak nie robię. Ja do jabłek dodaję tylko suchą żelatynę, a spód jest na kruchym cieście, więc nie, to nie jest po królewsku. To jest po prostu taka szarlotka. Bardzo pyszna, polecam, zróbcie sobie. 20 na kanale Gotuj z Ewą się pojawi, 20 kwietnia i można robić. Jest bardzo dobra. No to tak jak mówię, Sławomir, on to jest tak, albo szarlotka, albo sernik albo sernik rosa. Zabrakło mi słowa. I muszę do niego zaraz zadzwonić, bo właśnie jadę do Biedronki kupić troszeczkę twarogu, bo mam dużą formę. Muszę upiec dużo, bo on tak. Sobota do kawki, niedziela do kawki i troszeczkę zabiera. No, chyba że zostaje, no to nie. Ale jak jedzie, to zabiera ze sobą. W związku z tym musi mu tam trochę zostać. A to nigdy tak nie jest, że tylko dla nas, bo to tak dla rodziców, a ktoś przyjdzie na kawę w niedzielę, wiecie. No to tak dużą formę zawsze piekę. No i do tej dużej formy jedno wiaderko byłoby za mało, więc dokupię jeszcze w Biedronce teraz. Dobra, jedziemy do Biedry. Ona mi tu opowiada. Trzeba mi się paznokieć kolejny. Stylistka paznokciowa, jakbyście nie widzieli, jakie paznokcie ma stylistka paznokciowa, nie? To może wam pokazać, nie? A wczoraj, jak te były u mnie dziewczyny, nie? No. To wszystkie, a ty możesz sobie zrobić w każdym momencie. Ale mama jest wzorowa. Mama tak szanuje paznokcie. Wiecie, odkąd robi mi paznokcie Donia, to bardziej szanuje niż zwykle. W ogóle nie podgryzam, nie robię nic z nimi, bo wiem, że ją to wszystko bardzo dużo pracy kosztowało. I mam, o, widzicie, takie pazury. Od Doni. Donia bardzo ładnie robi linię światła. Widzicie, jaka ładna? Donia jest szczegółowa. Perfekcjonizm jej się tu sprawdza. Czekam na siostrę, bo jedziemy do Biedronki razem. Odbieram paczki z paczkomatu. Jak chcecie, mogę wam pokazać, co mam w tych paczkach. A propos szczotki, Dominisiu, zginęła mi szczotka ta czarna z łazienki. To jest taka kieszeń i w tej kieszeni się chowa szczotki. Ona wszystkie szczotki zabiera i już mówiłam Sławkowi, że z nią spółki to są straszne. Która kobietka ma córkę taką dużą, to wie, że tak, pomadka, pół biedy. Pudry giną w zastraszającym tempie, szczotki to magicznie znikają do włosów. Dobrze, że nie ma jednego rozmiaru. No, jeszcze by mi buty znikały, bo Donia mówi, kurczę, mamo, szkoda, że nie masz jednej nogi ze mną, bo podobają mi się twoje buty. Wynosiła jeszcze moje buty, kurtki i w ogóle wszystko, bo torbę to mi już buchnęła, to wiecie o tym, że ona mi buchnie. Co może, to mi buchnie. Pędzle ma teraz nowe, więc pędzli już nie używa moich, ale wszystko inne, wszystko. A szampony, słuchajcie, maski do włosów, wcierki, to ja mam wrażenie, że kupuję? Biorę już pusto, albo na dnie. Kto ma córkę, to wie, o czym mówię. Ja też czasami kupię. Czasami ona też kupi, słuchajcie. Od ciebie zwrotu kiedy kosztów. Kupisz? Powiedz, kiedy ty czasami. Kupisz? Czasami ona kupuje. Czasami. To czasami to jest jak jest sama w Rossmanie. A zawsze mnie wyciąga zawsze do Rossmana. Zawsze pojadę do Torunia, do Hebe, kupię octową. Jestem fajna. Kupuję octową. Kupuję najlepsza octową, to jest bardzo dobra 6 octowa. Złotych, mhm, 6 bardzo złotych. Dobra odżywka z Hebe, taka zielona octowa, fajna. Nie z Hebe, ale ona jest z barwy, nie? Z tej ona jest z barwy, tak. No. Ale słuchajcie, resztę mi kradnie.
Także jedziemy teraz do Biedry, dokupię trochę tego twarogu, żeby Sławomirowi zrobić taki wyższy ten serniczek. Robimy carbonara. I carbonarę robimy na obiad. Carbonara. Donia będzie mówiła, przeprowadzała testy, bo w tej carbonarze to jest ser owczy z Thermomixa. I co tam, Donia, jeszcze jest? I parmezan. I parmezan. Nie damy sera owczego, tylko damy serek topiony. Dzisiaj będą takie wariacje na temat carbonary, ale już ta czerwona to mi się tak przejadła przez dzieci, wiecie, bo dzieci ciągle tak. Co na obiad? Spaghetti, 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 schabowe. Spaghetti, czerwona, bolognese i tylko to. A i schabowe, ta, 3 dni z rzędu schabowe jadła, ta. A jakie dobre były. No, 3 dni z rzędu schabowe jadła. Wczoraj mówi tak, wiesz co, mamusi, bym zjadła tajską zupę ze schabowym. No to takiej zrobiliśmy. I jadła tajską ze schabowym. Jedziemy do Biedry. Nie gryzło się. Nie gryzło jej się. Kupimy ten twaróg. Co chcesz? Dzięki do kolenia włosów pod uchami. To wiesz, które ale chcesz. Ale no właśnie nie wiem, które. Ty mi dorać mi. Dorać. Dorać, pani, dorać. No może weźmiemy te, ale tak dużo maszynek, to może te, Donia. Też mi się podobały. Tyle maszynek weźmiemy, aż no dobra. Będziemy robić pachy. Będziemy robić pachy. Miesiąc. Ja miałam tulipany o tej porze. Widzę cię, stylistko, w szlagierach. Moi drodzy, jesteśmy po zakupach. Już wam pokazuję. Mamy zapakowane zakupy. Czekamy tylko na moją siochę. Pozdrawiam. I pozdrawiam z rodzinką i jedziemy do domu. Zrobiłam babci zakupy w aptece. Wiecie jak to jest, nie? Apteki. Ej, chodź, idziemy do Nihao. Do Nihao? Nie. Ale to byśmy musieli te zakupy włożyć, a ciotki jeszcze nie ma, musi wyjść. Nie. No i czekamy, jedziemy do domu. O, odnośnie sernika, oczywiście sernika nie było. Tak, znaczy sernika. Sera. Twarogu takiego nie było. Puchnąć furę, mamy klucze. Mamy klucze. Dostaliśmy klucze, zapakowaliśmy, idziemy do Nihao Centrum. Nihao Centrum to, jak możecie się domyślić, to jest Chińczyk. I tutaj jest wszystko, co byście tylko chcieli, żeby było. To tu jest. Tak, pokaż jeszcze raz. Czy umie tak, mówi do mnie. No. Ostatnio jak byłam, było to zamknięte. Ej, niemożliwe. Te lalki są boskie. Nie trzeba zapuszczać włosów, dziewczyny. Proszę bardzo. Nie trzeba zapuszczać. 2 dychy i zapuszczone. Jakieś materiały, pudełka prezentowe. To mówiłam, no wszystko. Kto ma chiński market w mieście wie, że wszystko. Widziałam. Widzicie, co ona robi, jak jej nikt nie widzi? Ona tańczy tutaj. Moją córkę to głowa boli na przykład. Tak randomowo jesteśmy w sklepie, on tak, mamo, długo, bo mnie na przykład plecy bolą. Albo głowa mnie boli. No jakby była co najmniej w poważnym wieku. Jestem, mam 19 lat. To jest poważny wiek. Idziemy do samochodu i jedziemy, moi drodzy, do domu. Żeby nie być gołosłowną co do serniczka, to już wam pokazuję serniczek upieczony. Tu odpoczywa. Oczywiście Beza opadła, bo co to by był za sernik, jakby Beza nie opadła, no więc opadła. Teraz jest jeszcze ciepły trochę, musi postać i dopiero do lodówki.